Zalecać biednym ludziom oszczędność jest równie groteskowe jak obrażające. Znaczy bowiem to samo, co radzić umierającemu z głodu, by mniej jadł. Egoizm nie polega na tym, że się żyje jak chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy. Istnieje tylko jedna grupa ludzi, która myśli o pieniądzach więcej niż bogaci, a mianowicie ubodzy. Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się jak o swoje własne. Jedyna różnica między świętym a grzesznikiem to ta, że każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik przyszłość. Gdzie we współczesnym świecie zaczyna się urzędnik, tam kończy się człowiek.